Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Far Cry 3. Moi drodzy, kontynuujemy sobie historię z giereczki. Pamiętajcie, że możecie zostawić lajka na samym starcie. I no jest to też start dla mnie, więc mogę być delikatnie wolniejszy niż zazwyczaj. Ale nie wiem, czy widzicie, zrobiliśmy tutaj tak zwaną masakrę. I wreszcie udało mi się jakby odbić pierwszy posterunek dopiero na tej mapie. Na tej jakby wyspie. Przyjechali tu nasi, odblokowały się jakieś różne poboczne misje. No i właściwie tyle, jakiś zrzut zasobów, coś tego owego. Raczej nie bawię się w te misje. Odblokowałem też wieżę, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, no, co tu się dzieje. I właściwie udamy się już bezpośrednio na samym starcie do misji. Chciałem się tylko pochwalić. Uwaga, możecie nie uwierzyć, ale bazuka działa całkiem, słuchajcie, skutecznie, jeśli chodzi o te twarde grubasy. Nie snajperka, nie karabin maszynowy. Bazuka to jest to, co chcemy używać, odbijając na pewno te posterunki wszystkie. Ale mam dzisiaj historię. Nie wiem, czy nie jest delikatnie za cicho, raz dwa. Chyba ja jestem delikatnie za głośno, raz dwa. Dobra, będę mówił trochę ciszej. Albo, nie no, dobra. Bo wtedy też bym grę musiał przyciszyć. Mam historię do opowiedzenia. Właśnie jak teraz będziemy sobie jechać, to mogę ją w sumie opowiedzieć. W ogóle rozwaliłem ten mikrofon, bo próbowałem nagrać odcinek, który trzymam jakby. Że trzymałem mikrofon i urwało się wejście. Skleiłem super glejem. I teraz jedna historia. Ja mam dzisiaj dużo historii. Jedna historia jest taka, że kiedyś dałem ten mikrofon do naprawy i dokładnie zrobiłem to samo. W sensie rozwaliłem go dokładnie w ten sam sposób. Próbowałem go również użyć jako takiego, który bym sobie potrzymał. I również urwało. No z drogi, śledzie, co wy robisz? No kurwa! Top! Ach. Ty, a nie są. Panowie Lagencje tutaj? Który to był? Chodź tu, frajerze. Czysy? Już? Pokój? O kurwa. No to zaszalał. I rozwaliłem go, słuchajcie, w dokładnie ten sam sposób, co. Ty, czemu są? Halo! Panie lagi. Dokładnie w ten sam sposób. I dałem go do naprawy. I słuchajcie, kiedy dałem go do naprawy, chłop mi powiedział, że się nie da naprawić. Mówię, jak to się nie da? On mówi, no nie da się. A ja mówię, aha. I mówi, jest tylko jeden sposób, żeby naprawić. Ja mówię, jaki? On mówi, trzeba go tam inaczej. I rozjebał mi cały mikrofon, powkładał jakieś zupełnie inne kable, zupełnie inne wejścia. I dostałem ten mikrofon, oczywiście nie działał. I dokładnie w ten sam sposób poszedłem, kurwa, do jebanego sklepu, kupiłem jebany super glue i działa. Dzięki za naprawę i rozjebanie mi mikrofonu. Tak przynajmniej bym se teraz naprawił drugi, a tak mi chłop rozjebał cały mikrofon już. Nie mam co z. Nie wiem, kurwa. To jest tragedia. Wystarczyło super glue to skleić. Jak ktoś nie wpadł na ten pomysł, nie da się, nie da. Jak się kurwa nie da? Wystarczyło super glue czy ten. Jak macie tego? Sit. Where's this list of traitors on your photos? Here. That's great work, kid. Yeah, join me for a celebratory cohiba. That was quite a show down there. I don't really smoke. Oh, you're concerned about cancer. That's goose shit. Cancer won't be what kills you. So, you look like you want to be in my inner circle, Foster. But you know, I can read people. And you, you're a floater. You jump from job to job and never commit. Nothing satisfied me yet. Well, do you know the real secret to keeping
keeping employees happy? Fear. Minus jeden. So, hobbies. Cooking, painting, movies. A, tutaj. Rozpierdalam frajerów w wolnym czasie. I'm a hunter myself. The noblest of professions. But you know, I like to hunt a real game. I can offer you travel to slave markets in Rio, Hong Kong, New York. This is a global enterprise. Globalization is the future. Bringing things from far away to me. Look at American industry. They put a 1-2-3 on a contact lens, so when I'm going to place it in my eye, I can tell whether it's inside out. Now, why 1-2-3 and not ABC? That way they can export it around the globe and straight to me. And guess what happens when I'm wearing it? You don't see the 1-2-3? Isn't that fucking amazing? That's progress right there. That is civilization. But you know, some guys don't get it. Ja nie rozumiem. I'm holding it and the people on board for ransom. But the customer, he just doesn't want to negotiate outside country lines. See, I prefer the European recordings. The brass sections in American orchestras are too bombastic. That's the heart of it, Foster, right there. I ensure our slaves come from around the globe. Czy on wysadził ludzi właśnie? Just like that little contact lens, my product is universal. There's something I'd like you to do for me. I have a prisoner downstairs. I want you to find out who he is, who his benefactors are. Then I want you to beat him until he can't stand up. I'll send Sam with you. All right. I'll keep my eye on the camera feed. I so rarely get to watch another professional at work. Hey. A czemu my nie wyciągniemy teraz pluwy i po prostu go nie paf paf? Oni nam zabrali spluwy czy jak? Czy wejściu? No nie. No kurwa, no... No przecież mam spluwę przy sobie, no... Ale skamaz, wystarczy było go rozjebać, a tych frajerów, nie wiem, jakieś miną czy coś takiego. Spotkaj się z samym. Ach, tak naciągana jest ta gra. You gotta be to keep up with Sam the motherfucking man. So the pirates lost their psychotic leader. They'll be even more unpredictable now. Co się dzieje? Things are starting to get interesting. Oh, I could use a cold. Scuttlebutt says that Voss is dead. Some kid named Jason Brody popped him. Don't you fucking impressed. Know, boy. Whoever takes Brody down will get some serious cred. Siring pretty boys now. Better pucker that asshole. That island is as good as mine, and no one's gonna stop me. Co tu się kurwa dzieje? Czy my, a my na dół mamy iść? Dobra, to może chodźmy, bo moje dupa czuje się niebezpiecznie. Dobra, czyli musimy kogoś skopać na kwaśne jabłko. Zapewne będzie to ktoś taki, którego albo to będzie nasz przyjaciel, albo jakaś słodka, nie wiem, dziewczyna, coś takiego. Albo dziecko. Nie no, nie możemy bić dzieci w grach. To by nie przeszło, jakbyśmy bili dzieci w grach. To nie jest nasz ziomuś? Oczywiście, że to jest nasz ziomuś. Who are you? What's your name? What? Your name? The... Riley Brody!
island. My brother. Where is Jason now? Where? I don't know. Does he think you're dead? Who do you work for? I ask the questions. Where are the four people he stole? Ty w sumie trochę tak wyglądaj, dziecko. I don't know. I just want to get out of here. It's a camera. Wiesz, ma chyba brodę. For 38 seconds. Riley. Jason? You're alive. What the fuck are you with that? No, I'm getting you out. Okay. Well, where's Grant? He's not here, but I am. 26 seconds. Okay, we're leaving now. Nine. If you do that, you might as well shoot him yourself. We must sabotage. Won't kill Hoyt. You and I distract the guards. Riley runs. Nine. He'll never make it out of the building. Listen to him, okay? I can't move from here, man. 9 seconds. You must hurt him, or Hoyt will know. What? 5 seconds. Look, just do it, okay? I can take it. Just please promise you'll come back for me, okay? Dobra, prawy sierp. Moglibyśmy poudawać trochę w sumie. Who have I become? Maszyną. To mi się podoba. Mam nadzieję, że mikrofon nie wysiądzie w trakcie odcinka jakby. Powiem wam, że jakby wysiadł mikrofon w trakcie odcinka, to no oczywiście, że zmontuję ten odcinek, ale mam nadzieję, że wybaczycie wtedy, bo jest na super bluzkę, Jony. Sam, you're also invited. We'll discuss business. Let me know when. I'm free anytime. Good. Beautiful. I'll make sure Sam gives you the information. Poker night! Dajcie jakiegoś Blackjacka. Blackjacka bym se pograł. Kości, gwint. Nawet kurwa w Hearthstone'a, ty. Sukces. Dobra, misja wypełniona. Będzie robiony napad na skład paliwa. W takim razie, kurde, trzymam śpiochy. Czy tylko ja jestem no nie, znowu te. Czemu oni takie cytaty dają? Bo się gra długo ładowała kiedyś? Wszystko o morał, o ile umiesz. Wszystko ma morał, o ile umiesz go odnaleźć. Zajebiście te cytaty, ale po co one tu są? Kifie. Maluj na czarno. Okej. Okay. Dotrzyj do radio operatorni. Taką mamy misję. Ja tą misję zamierzam aktualnie wypełnić. Tylko gdzie ona się znajduje? Znajduje się tutaj. Więc przy okazji, no chyba muszę zaprezentować wam pana Granatnikowa i ser Bazookę. tutaj w bezpośrednim pojedynku. Na tego. To nie jest patrol, na posterunek. Rozdałem w ogóle trochę też umiejętności w międzyczasie od poprzedniego odcinka. I tak to wygląda. Nie pamiętam dokładnie, co dałem, ale chyba głęboki oddech i jeszcze jakieś pierdoły. Nie rozumiem, czemu nie mogę tego na przykład dać. Bo wtedy mieliśmy, nie? Wtedy pamiętam, że podwójna śmierć przez tworzy była jakby dodawana. A teraz wymagana eliminacja śmierci z przestworzy. To znaczy, że... No nie rozumiem. A, bo ja to mam już. A, czyli muszę na kogoś skoczyć i wtedy będę mógł to odblokować. Ciekawe. No dobra, no to wydaje mi się to najrozsądniejsze ogólnie. A później, że speeda biegniemy szybciej. Tak to walniemy. Tu jest, widzę, coś jeszcze do przy... O, Riley Brody. Twój młodszy brat. Pewnie ci go brak. To twoja słabość. Nie pozwól, aby użyli jej przeciwko tobie.
Okej. Okay. Sam Becker. Wysłałem ich tam, miały dni i tygodnie, nie wrócił żaden. Nie ma ich, zabrała ich dżungla. Gdzie są moje łupy? Halo? Chyba nie ma łupów. Fajne jest to, że... O, ty! Właśnie, co tu robi skrzynka? Chciałem powiedzieć, że fajne jest to, że jak my odbijamy te posterunki, to pojawia się, słuchajcie, nam skrzynka właśnie, nie? W sensie ta do zmiany broni. Natomiast okazało się, że tu też jest skrzynka do zmiany broni. Co ciekawe. Ale to rzadkość, szczerze, bo jak często podróżuję po tych nieodbi... Aloes. Wiemy, co to Aloes. Nie trzeba czytać, ale wam odpalę. Jak ktoś chce sobie poczytać, to... Śmiało zapraszam. Na czym skończyłem myśl? Na tym, że często jak dostajemy na tej wyspie, jak dostaliśmy miejsca szybkiej podróży, to były one takie, że nie mogliśmy sobie zmieniać broni, ani uzupełniać amunicji, ani nic. A tutaj amunicja jest dość ważna. Podoba mi się to, że tutaj, wiecie, ja się starałem w ogóle w tej gierce tak nie za bardzo używać bazuki, tak nawet nie miałem bazuki przy sobie. O dziwo, to nie była pierwsza broń, jaką nosiłem przy sobie, jednak preferowałem tutaj karabinek maszynowy. Aczkolwiek, widzicie, teraz jesteśmy na tej wyspie i absolutnie podstawą wszystkich postaw jest, no, RPG, to jest podstawa wszystkich postaw. Zawsze na grubego jest RPG. To jest gruby? To jest gruby, chyba. Nie, taki czerwony. A to może od krwi. To nie był gruby. Ale kij w to. Oj, dużo HP dostaję. Siódemka. Mamy te... Siódemka. Nie mamy siódemki? Mamy siódemkę. Oj, gites. Dobra, niech wszyscy spłoną. Cyk! No rakieta to jest coś przepięknego w tej gierce. Kurde, dzisiaj lagi mam jakieś w komputerze. A problem jest taki, że nie mogę zresetować, bo właśnie przesyłam Far Cry'a. Więc... No nie wiem co, może zrobię reseta samego Far Cry'a. Kompa nie mogę zresetować, Far Cry'a pewnie mogę. Ale to chyba to kończymy sobie raczej. Raczej ogólnie z takich lagów nie ma. To jest strefa zamknięta, najemnicy będą mnie atakować? Co? Znaczy się bije, jestem w trakcie bitwy, co to za informacja do mnie? Gdzie tu jest jeszcze jakiś pajac? A tu jesteś! Gdzie jest pajac? Tu jest! Czysy! O, widzicie, z bazuczką. Z bazuczką to jest, słuchajcie, no nie było nawet animacji. Dość dzisiaj jest zbugowane. No, z bazuką to jest, słuchajcie, przepiękna sprawa. Wchodzisz, wszystko zaczyna płonąć. Zajebiste to jest. Znaczy, to nie jest bazuka, to RPG, no. Ale chodzi o to, każdy wie chyba. Dobra, liści niebieskich nie sprzedajemy, bo są totalnie broken. Mamy w kurwa apteczek, Mamy zbugowanego Far Cry'a. Ale to nic. Dobra, chodźmy do misji w ogóle. Gdzie jest ta misja? Gdzieś tutaj. To możemy tu się teleportować, obóz Charlie, i stamtąd idziemy. Jaka jeszcze historię mam? Obstawiłem na Polaków na Słowenię siano. No i Polska przegrała ze Słowenią. Na szczęście obstawiałem na Betkliku i oni mi chyba zwrócili siano, o ile się nie mylę. Więc jest gites. Oni tam mają z jakimś tam kodem, to oni ci zwracają siano, jak przegrasz jakiś zakład do 550 zł. To jest w ogóle zajebiste, nie? W sensie... Obstawiasz 550 zł, przegrywasz, no i oni ci zwracają tam 450, nie? Tam jest jakieś kilka warunków, które musisz spełnić. Ty, w ogóle ja bym sobie wymienił, kurwa. Albo shotguna sobie wymienił, ale to teraz znowu dygać. Daleko to było? No nie, no tutaj już. Ja bym sobie wymienił na jakąś snajperkę też, bo snajperka też jest koksem. Tylko chyba shotguna, ja w ogóle nie używam tego shotguna. Gdzie ja idę? Dobrze idę? Weźmy auto, będzie szybciej. I słuchajcie, przegrałem, bo Polska niestety, Polska dołem, przegraliśmy z jakąś zajebaną Słowacją, ale jakie emocje były. Ja głównie po to obstawiłem, bo pomyślałem, że ja nie oglądam meczów Polaków, ale powiem wam szczerze, i mnie to za bardzo nie obchodzi, czy Polska wygrywa, czy przegrywa, szczerze mówiąc wisi mi to totalnie, ale w momencie, kiedy betniesz sobie, wiesz, za jakieś sianko,
to już zaczyna ci bardziej zależeć, nie? To już wtedy wchodzi twoje siano i patrzysz trochę na to inaczej. Jakiś dodatkowy pierchruper. I to mogę normalnie se tego. Trzy sprzęty mogę do podświetlona linii, tłumik, wszystko mogę ulepszyć. Biorę, a nie stać mnie. O kurde, szkoda. Ajajaj, powiększony magazynek nawet mnie nie stać. Od kiedy ja je mogę? Od zawsze ja je mogę malować? To czemu ja teraz się zorientowałem o to? Halo? Dobra, sprzedamy dwie niebieskie liście i damy w sobie w tego. W powiększony magazynek jeszcze. I kiedy przychodzi, słuchajcie, kiedy przychodzi bić się o twoje siano, kibicować o twoje siano, no te emocje są... przepyszne są, w sensie faktycznie zaczynasz wtedy kibicować, wiesz, i wczuwasz się w tą gierkę i to jest super. Tą gierkę, no w ten meczyk, no i kibicuje się z 10 razy lepiej, nie? Tylko wyobraźcie sobie, jakie emocje były, a ponadto to, co jest najśmieszniejsze, bo oglądałem cały mecz, z czego nie widziałem żadnej bramki. Bo dwa razy, słuchajcie, raz wyszedłem po to, żeby... Mówię, to tam nie wiem, to była tam minuta pierwszej bramki, jak coś przegraliśmy 2-1. Na Euro. Pierwszy mecz otwarcia. Nasz otwarcia. Więc słuchajcie... Dobrze timingowo to wyszło. Więc słuchajcie, mówię tak, oglądam. Oglądam, co w ogóle mam zrobić? Dotrzyj do radio, okej. Halo? O kurwa, gruby. Zaznacz mi grubego. Chyba nie strzelam, ja bym snajpera tylko. Ja. Dobra, chciałem go posłuchać. Tu jest niebezpieczny, kurwa, ten. Okej, wstrzymaj oddech. Powinniśmy go zgarnąć, mi się wydaje, co? Pewnie, że tak. Hedzik. Dobra. Więc słuchajcie, bo emocje były niesamowite, bo oglądam mecz, ale to jest najgorsze, bo oglądam mecz i miałem takie dziwne przeczucie. Czy wychodzić, czy nie? Mówię, no wyjdę i strzelam bramkę Słowacy, nie? Tak sobie pomyślałem i mówię, nie no, nie strzelam. A później poważnie sobie pomyślałem, że naprawdę strzelam bramkę Słowacy. Miałem takie wewnętrzne uczucie, chłopie. Wracam, patrzę, 1-0 dla Słowacji i mówię, kurwa Maci, wykrakałem, nie? Wkurwiłem się, bo ja mat, bo siano obstawiłem. Ty, żebym za to nie smat. Ja mat, bo siano obstawiłem. No i później słuchajcie, wyszedłem do toalety. Przychodzę 1-0. 1-1. I mówię, kurwa, zajebiście, ale no nie było tej emocji jakby bramki, bo bym się zesrał, jakbym widział bramkę. Później czerwona kartka. I jak już zaczęliśmy dobrze grać, to ja patrzę, chłopie, a tam czerwona kartka do Krychowiaka leci. Ja już się popłakałem, słuchajcie, mówię, ja pierduper. I później tracimy bramkę, tu kurwa GG była. O, widzieli mnie? O, gruby. Dobra, na grubego jest tylko jedno rozwiązanie. No, jak się tu kurwa wstaje? Pod C. O kurwa, żartowałem. O kurwa. Cyk. 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 Ty zginiesz wreszcie? Koleżko? No i ostatecznie przegraliśmy 2-1 i byłem gigamat. O kurwa, posiłki. Oj, ale żem kwa... No kurwa, do cipy jest ten granatnik. Co to za gówno jest jebane? No, pantera? Ja pierdolę, ale kwaśno jest. Ze wszystkich kurwa przeciwników pantera musiała mnie zaatakować.
Dobra, słuchajcie, i ostatecznie przegraliśmy i ja nie wiedziałem, że mi siano zrzucą. Znaczy, coś tam wiedziałem trochę o tym, że mi zrzucą siano, tylko tam mieli jakieś specyficzne warunki do tego. Coś tam, że musisz obstawić, jak tam kurs będzie większy niż tam dwa coś, nie? Jakieś takie mieli specyficzne warunki dość mocno. Kto mnie widzi? Ale gdzie mnie widzisz? Czy ja mogę ten alarm teraz wyłączyć, czy jak to kurwa działa ostatecznie? Się nie wiem. Piękny najdzik siadł. To jest gruby? Nie chyba. Albo tak, ale już osłabiony gruby. Nie, tam jest gruby. Ale tu ciało jest. No i ostatecznie byłem mat, słuchajcie, i przegrałem siano, nie? Oni mi zwrócili to siano, ale i tak byłem mat, że Polska przegrała, nie? Bo ja kibicowałem pierwszy raz chyba od 5 lat oglądałem mecz w ogóle, nie? I... Ty, a tu już... Ja w to mogę strzelić i się alarm anuluje? No nie gadaj! Ja pierdolę, ja tu podchodziłem, pamiętam. Ty, połowa rozgrywki, ja dopiero się dowiaduję, jak alarm wyłączyć. No nie, jest wysoko w sensie. Ty, gdzie tu jest? Na górze to będzie? To skrzynka do przeszukania? Chyba na górze. No i ostatecznie przegraliśmy i byłem mat, słuchajcie, obstawiłem na jakiś randomowy becik i to było jakieś, tam była 90 minuta, kiedy ja to obstawiałem i szanse były no nikłe, że ktoś wygra, bo był remis, więc dostałem, nie, czy tam 80 minuta i obstawiłem na 9-0, w sensie na 9, na kursie 9 i miałem takie dziwne przeczucie, że to wygram. I chłop w jakiejś 90 w jakimś kurwa irańskiej lidze w 95 minucie strzelił bramkę i obstawiłem piątaka i wygrałem 5 dyszek. Jest 5 dyszek? Zajebiście. I mikrofon naprawiłem. A to było takie randomowe, że tak się zdziwiłem, jak zobaczyłem na samym starcie. A wyobraźcie sobie, na początku miałem obstawić resztę pieniędzy 3 dychy. 300 w kieszeni, biblet hum. A jakbym obstawił w 95, to prawdopodobnie szansa na to była jakieś, nie wiem, razy 80. Jakbym obstawił 30, no to wychodzi prawie 2000 zł. Kurczę. No i nie wyszło niestety do końca. Ale i tak zajebiście. 4 dychy to 4 dychy. Wiecie, jaka była na to szansa? Strasznie mała. Potwornie mała była na to szansa. Czemu ja mam minę w ręce? Rozumiem, że ja mam tutaj... O kurwa, ty! A ty to kto? Ktoś ty! To ja ich wysadziłem? Co tu się dzieje? Nie no, kurwa. Nie no, ja im tam rzucę po prostu... Czy to jest gruby? To jest gruby. Siema! Mistrzu. Szansa była na to 0% ogólnie. Dosłownie. Ja bym sobie ich poprzeszukiwał, może mają. Bo jest nam potrzebne siano do tego, do snajpery, żeby ulepszyć. Więc może przeszukujmy wszystko. Jest tylko możliwe. O kurwa. Co tu się dzieje? Miny. Nie. A tak, to są miny. A to co rzucaliśmy, to nie były miny, tylko C4. Ma to sens. Gdzieś tu jeszcze coś jest. Chyba, że na górze. No, ale jakbym obstawił, wygrał razy 80. Ale fajnie. Tak fajnie. Mikro też się udało naprawić. Tylko tak mnie wkurwia, że ten chłop, co mi naprawiał to, pozdrawiam, jak to oglądasz, to, że mi rozjebał całe tego. Szansa na to jest niewielka, ale wiecie, nigdy nie zerowa. Cytując anegdotę, albo nie wiem, co to jest do końca anegdota, w sensie, nie wiem, jakie musi być, czy jest jakiś... definicja anegdoty, która musi zostać spełniona, czy tak się mówi, tak anegdotka. Nie wiem, ale w każdym razie cytując cytat, wracając do... O kurwa, ale składzik macie. O kurwa, czekaj, muszę przeładować. Miotaczem ognia? Skurwysynie.
Ty, nie mam życia. Padłem. A, żartowałem, kurwa. Uspokój się. Który jeszcze? Dobra, zobaczmy, czy tu coś jest ciekawego. Mogę strzelać sobie w komputery, zajebiście. Te jebane Maci Pro. Tylko Windows. Oj. Ajajaj, piękne są te karabinki. Co miałem mówić? Nie wiem, co mówię. Aha, że ten chłop, że pozdrawiam, no. Niestety było wziąć super gleja i przykleić. Ewentualnie no lutownica by się sprawiła lepiej. No, lutownica w ogóle ze super glue by się sprawiła lepiej. Natomiast teraz już mam na lutownicę. Zostało siano wygrane. Mogę sobie taką lutownicę za 20 zł zakupić tutaj na platformie Allegro. Łatwo. Będzie kupowana lutownica. Zawsze mi, odkąd tylko pamiętam, lutownica jest zawsze potrzebna. A tak się składa, że nigdy nie miałem lutownicy. Lutownica jest totalnie OP do naprawy każdej możliwej rzeczy. Bo czasem po prostu trzeba zlutować, nie? Bo urwiesz kabel, no i nie przykleisz już super glejem, bo kiedyś próbowałem na przykład. I czasem się po prostu nie da. To, co ja teraz przyklejałem super glejem, to też powinienem lutownicą zrobić, ale ja przyklejałem jakby... Tam, nie tam, gdzie powinno łączyć, tylko tam, gdzie powinno trzymać. Więc super glue się akurat nadał. Ale wiele jest takich przypadków, że się kabel gdzieś tylko urwie. No i właściwie bez lutownicy to możesz sobie wypierdolić cały sprzęt. A tak zlutujesz, kupujesz sobie lutownicę, cyk, cyk, cyk. I tyle. Właściwie miodzio. I sobie lutujesz i... O kur... No co za... Co to... Jak ja miałem się spodziewać niespodziewanego? Zasadzkens został tutaj zrobiony. Nie, gdzie ja je? O kurwa, ja dopiero... Nie no, ja ich wszystkich przeszukiwałem. To jeszcze raz muszę ich przeszukiwać? Nie no, dia pierduper no. A jak wysadzić teraz tą minę, co ja tam rzuciłem? Przestań mnie palić. Giń! Mam punkt umiejętności wybornie. No nie, no ja ich muszę teraz wszystkich przeszukiwać. Dobra, no odpuścimy sobie to przeszukiwanie, no. Skoro, bo to trochę chamskie było, nie? W sensie... Zasadzkens, no gruby był zasadzkens. Ciężko się było na pewno spodziewać. Tu mieli chyba kamizelę, nie? Tak. Ciężko było się takiego zasadzkensa spodziewać. Tak samo jak tutaj, tu też jest taki zasadzkens. Gdyby nie mapa, to bym nie wiedział. Ty, czy ja zgarnąłem z 10 osób? Jednym strzałem? Chyba tak. Zajebiście. Był to mocny strzał. Dobra. Raszujemy, bo niestety... Poprzednio też moglibyśmy to 7 razy szybciej przejść, ale przyznam szczerze, że chciałem sobie pozbierać to siano, żeby polepszać naszą snajperkę, ale nie udało. Gdzie oni zrobili tę zasadzkę? Tutaj? Chyba tutaj, co? Ta. Ale gagatki, kurwa. Co ty robisz, gościu? O kurwa, to jest gruby, to jest gruby. Halo. Nie, 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 może RPG nie. Weźmy mu tutaj pana Mołotowa, żeby... A przecież chłop ma strój pewnie ochronny. Ty. O, padł. Gaś się. Czemu on się nie gasi, jak klikam Q i płonie dalej? 25 dolków. Nie wiem, czy ja nie mam teraz tego klej. Oni tu wszyscy chyba klej wąchają. No, mogę save'nąć?
Nie mogę niestety. Punkty kontrolne, dobra, to trzeba będzie przeczesywać, czy nie ma tutaj jakiejś pana pułapki. Jest pan snajper. Dobra, chłopy, w szoku, idziemy. Co to jest? Amunicja, tak? Granaty jakieś, dobre. O! Co to? Z który? Skąd? A tu jesteś! Tu, stąd był. A tu? To jest pies. Pies mnie zauważył. Dobra, tu. Co ty? Koleżko. Czy oskurujemy psa? Odpowiedź brzmi nie. Nie jesteśmy na tyle brutalni. Jesteśmy eco-friendly, kurwa. Weganie. Nie będzie pies skurowany. To mnie wkurza, że tu mogę coś podnieść, ale nie mogę, bo jest bez winnej lokalizacji. Na dole jest. Dobra. A po co my to właściwie antenę wysadzamy, już nie pamiętam. A, bez zasięgu będzie. Kawaleria jest w drodze? No to zajebiście, ty miodzie, super, super. Świetnie. Kawaleria w drodze. Broń ładunku, kurwa. Piękna sprawa. Powiem wam chyba, że pierwszy raz w historii będziemy w historii całego świata obrony czegokolwiek będziemy bronić ładunku wybuchowego, którego sami podłożyliśmy. Gruby. Wiem, delikatnie ścina. Dzisiaj niestety. Będzie reset po tym robiony. Jak zakończymy sobie tą misję i zakończymy ten odcinek, to będzie reset robiony. Dobra. Padałem na hita chyba ze snajpy, to git. Nie wiem, czy ich tu dostrzegę, raczej nie. Nie ma szkoda, że też nie mamy tej lepszej lunety. Ale to będzie chyba... Ten chłop wyjątkowo wyglądał jak Hoyt właśnie. Ej, nie mam życia. Healek, zajebiście. Ale kurwa, jestem mało... Ty, to nasi? Chyba nasi. Ładuj. Kabum. Świetnie. Gruby. Ładuj. No co? Nie, no chłop przyleciał tylko po to, żeby mi rozpierdolić misję, no. Przyleciał i się wypierdolił. Gratulacje. To miałem bronić wybuchu... Miałem bronić materiału wybuchowego, kurwa. Nie helikoptera. Chyba, że w międzyczasie się jakaś misja zmieniła, ale to... Co ja miałem z chipy wiedzieć? Ajajaj. Chyba, że miałem wskoczyć do helikoptera. No jeszcze raz zróbmy misję. Powiedzmy, że to była dość długa misja, więc jeżeli teraz nie wyjdzie, to ja sobie ją przejdę poza odcinkiem. I tyle. Była to ciężka misja i wszystko lagowało trochę. A damy radę. Bo jak nie my, to kto, widzowie? Powiem wam ciekawostkę na temat Far Cry'a. Far Cry zużywa 95%, no łącznie z nagrywaniem, to prawda, ale 95% jeśli chodzi o procesor graficzny i 20% jeśli chodzi o memory. Teraz 30%. Jest to czynnik nierównomierny. Mam nadzieję, że to się zaliczyło jako przeładowane. Dobra, tryharduję, żeby nie przechodzić tego dwa razy. Teraz poszło nam całkiem nieźle. Gdzie ty jesteś, koleżka? A tu.
Gruby? Gruby, pewnie, że gruby. Nie, tak. Można skrócić delikatnie animację, nie? Że on ładuje i teraz pach. Nie musimy czekać do samego końca. Tak samo jak w CS-ie. Też nigdy nie czekasz do końca. Jeżeli sobie wyrobisz taki nawyk przeładowywania wtedy, to fajnie. Dobra, jaka misja? Nie pozwól wrogowi rozbroić bombę. No to zajebiście sobie w tym radzę, tylko zaraz mi helikopter wszystko spierdoli. Napierdalam karabinem. No. Wsiadaj. Dobra. A, widzicie, no to nie wiedziałem o tym. To było się ciężko w ferworze walki zorientować, że trzeba tutaj wsiadać. Kabum, dawaj. Uuu, 40 FPS-ów, widzowie, lecimy. Detonuj. Cyk. A, będzie skok robiony, co? Będzie magii, widzowie. Chyba tutaj odbędziemy skok. Mam nadzieję, że odbędziemy skok. Skoki są całkiem fajne. Tak. O kurwa, Shift, używaj tego kombinezonu. Gdzie mamy lecieć? Mamy przez telefon sobie będziemy gadać? No nie wiem, koleżko. Jak tu się otwiera spadochron? Którym przyciskiem? Na pewno nie E. Ale... C. Dobrze wiedzieć. Dobra, mamy kolejną misję, ale myślę, że tą misję sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Widzę, że mogę odbyć szybką podróż zlecenia. To jest bardzo ciekawe. Nie jestem do końca tego pewien, ale... Wydaje mi się, że nawet jeżeli atakują nas wrogowie, to my i tak możemy się szybko podróżować i zajebiście jest. Tak mi się wydaje. Więc dziwne to trochę. Zazwyczaj teraz w tych grach mamy tak, że możesz się szybko podróżować, ale nie mogą cię atakować wrogowie. Tu ci pantera nie może kostek podgryzać, wiesz, jakieś takie rzeczy. A tutaj wyjebane, nie? Nic, ale to jest dość stara gra. Podoba mi się to, że mogę się szybko podróżować wszędzie i save'ować w miarę też mogę wszędzie, póki nie jesteśmy w sumie jakby w misji, to mogę sobie save'nąć, gdzie mi się tylko nie podoba, więc to jest też spoko. Mamy po drodze jakiś posterunek albo cokolwiek? No nie ma, możemy iść prosto do tego. Z tyłu mamy posterunek. Czy my chcemy ten posterunek odbijać? Z drugiej strony, niekoniecznie, tutaj nawet jeżeli są na czerwono, to my nie musimy ich odbijać, bo oni nas najzwyczajniej w świecie nie atakują, więc to jest trochę taka, kurwa, misja poboczna. Ja bym się udał na pewno do wieży, więc ja sobie to zrobię poza odcinkiem, a dzisiaj dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego. Zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję. Pamiętajcie, że możecie wpaść w linki w opisie. Twitch, Twitter, Instagram. Po więcej historii zapraszam na również inne serie z różnych gier, typu na przykład Fallout 3, albo ogólnie różne. Miłego dnia, oraz miłej nocy. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Widzimy się jutro. Cześć. Odcinki są codziennie.